Witam Państwa 21 marca, czyli w pierwszy dzień wiosny. Sylwia Przytarska, zapraszam na wiadomości regionalne. Dziś w wiadomościach żary witają wiosnę. W końcu przyszła i to jaka? Kolorowa, ciepła, słoneczna. Wprost wymarzona wiosna zawitała do naszego miasta. Oto jak ją witały dzieci i młodzież w żarach. Z kamerą odwiedziliśmy przedszkolaki z Groszków i z Kunic oraz uczniów szkoły podstawowej nr 3 i ceramika. Wiosnę witaliśmy też w parku i na deptaku. Już za chwilę, przed sesją, darmowe konsultacje z alergologiem. W przyszłym tygodniu sesja miejska w Żarach, dlatego radni spotykają się na posiedzeniach komisji miejskich. Wczoraj obradowały Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury Fizycznej oraz Komisja Oświaty i Kultury. Wczoraj w żarskim ratuszu odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Kultury Fizycznej. Radni omówili dwa tematy. Jednym z nich było omówienie realizacji usług opiekuńczych w mieście Żary, drugim tematem analiza i ocena wydatków z Funduszu Przeciwalkoholowego. Mieliśmy zaproszoną panią z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz panią naczelnik tutejszego urzędu, panią Kozłowską, która wytłumaczyła i opowiedziała nam o środkach, jakie są przeznaczone na te cele, gdzie zostały zrealizowane. Z tego, co nam obydwie panie powiedziały i przedstawiły, że wystarczające są w tej chwili wszystkie dotacje, które są udzielane i z Urzędu Miasta, i z Urzędu Wojewódzkiego na te cele. I w tej chwili obsługa jest w pełni zabezpieczona w naszym mieście. Jak zwykle radni omówili również zagadnienia najbliższej sesji Rady Miasta. Takim najważniejszym punktem to były opłaty, które będą obowiązywać w przyszłym roku na wodę i ścieki. Z tego co wiemy, wcześniejsze ustalenia, które zostały poczynione przez nasz ZWIK, zostały troszeczkę zmniejszone i opłaty za ścieki będą na pewno troszeczkę niższe.
Nad nowymi taryfami za wodę i ścieki radni zagłosują na najbliższej sesji, która odbędzie się w czwartek 27 marca. Wczoraj odbyło się również posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury, na której oceniono stan instytucji kulturalnych w Żarach oraz ich wykorzystanie. Spore zmiany szykują się w Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego. Czekamy na przejęcie budynku po dawnym archiwum na placu Kardynała Wyszyńskiego 2 i z tego, co się zorientowałem i wiemy, w poniedziałek będzie podpisany akt notarialny między panem starostą i panem burmistrzem i oficjalne przekazanie tego budynku do miasta. Na następne kroki to procedura przekazania z kolei tego budynku na potrzeby muzeum. No i ruszamy z pracami planistycznymi, przede wszystkim rozpytania o ceny, no i z jakimiś drobnymi remontami po to, żeby budynek dostosować do spełniania funkcji takiej publicznej, jakim będzie muzeum. Do tej pory muzeum mieściło się przy ulicy Ogrodowej 2. Anafilaksja to gwałtowna reakcja organizmu na działanie alergenu, bardzo niebezpieczna dla zdrowia, a nawet życia. To właśnie anafilaksji poświęcone będą darmowe konsultacje z lekarzem alergologiem w Łużyckim Centrum Medycznym w Żarach. Czym jest anafilaksja? Jak unikać czynników, które ją wywołują? Jakie są objawy wstrząsu anafilaktycznego i jak się na niego przygotować? Tego i wiele więcej będzie można się dowiedzieć w Łużyckim Centrum Medycznym w Żarach. Od poniedziałku 24 marca ruszają tam darmowe konsultacje pod hasłem „Przygotuj się na wstrząs, uczulamy alergików”. Te konsultacje prowadzimy w ramach kampanii „Przygotuj się na wstrząs”, która ma charakter edukacyjno-informacyjny. Jest realizowana w ramach programu Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Adresujemy ją do pacjentów, którzy przeszli silne reakcje systemowe, wstrząsowe oraz lokalne reakcje anafilaktyczne. W jaki sposób zgłosić się na konsultację? Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 68 363 0099 do mojej asystentki. Ustalamy termin wizyty. Skierowanie w tym przypadku jest niepotrzebne. Wizyta ma charakter konsultacyjno-diagnostyczny. Czy alergie to spory problem? Znaczny. Przegodowodem jest m.in. jedna z wielu inicjatyw Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Przygotuj się na wstrząs. A z jakimi alergiami najczęściej zgłaszają się pacjenci z Żar? Zależy od populacji. Problem Żar jest taki sam jak w całym kraju. Dzieci w szczególności to alergia pokarmowa i alergia wziewna. Ludzie dorośli to alergia wziewna, pokarmowa, ale także alergia na leki. Bardzo częstym naszym pacjentem są alergie kontaktowe. Czy z alergią można żyć normalnie? Tak, z alergią można żyć. Można ją nawet tolerować pod jednym warunkiem, że się wie, jaki ma się problem, jaki typ uczulenia. Bezpłatne konsultacje z lekarzem alergologiem w Łużyckim Centrum Medycznym potrwają do piątku 28 marca. Zapisy pod numerem telefonu 68 363 0099. To było już czwarte spotkanie krajoznawcze zatytułowane „Mijające krajobrazy ziemi żarskiej”. Odbyło się wczoraj w liceum imienia Bolesława Prusa w Żarach. A to wszystko po to, by pamiętać o tym, co zmienia się w naszym mieście, ale też po to, by upamiętnić tych, którzy od nas odeszli na zawsze. Lat nam przybywa i fajnie, żebyśmy pamiętali i o ludziach, i o tych zmianach. Mijające krajobrazy, wszystko jest mijającym krajobrazem. Na przykład jeden z referentów kiedyś pokazał, jak nam ratusz się palił i jak szybko go odnowiono. To też już jest mijający krajobraz. Mamy zapowiedzi, że będzie u nas prawdopodobnie kopalnia odrywkowa na zachodzie naszego powiatu. Już to można gromadzić, już o tym należy pamiętać. Zresztą nawet od najmłodszych lat możemy patrzeć, że tu przybył dom, że tam został zburzony i fajnie było, żeby znalazły się osoby, które by to dokumentowały, najlepiej poprzez zdjęcia. Na spotkanie krajoznawcze mógł przyjść każdy zainteresowany. Już teraz jest planowane kolejne. Mam nadzieję, że jesienią jeszcze jedno takie spotkanie zrobimy, żeby zachęcić do uprawiania turystyki nie tylko młodzież, ale i dorosłych, bo nigdy na nic nie jest za późno. Organizatorami spotkania byli Starostwo Powiatowe w Żarach, Klub Turystyki Aktywnej PTTK Ryś oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żarach.
Tak jak zapowiadali, było gwarno, wesoło i kolorowo. Zainteresowanych zwiedzaniem szkoły nie brakowało. Wczoraj szkoła podstawowa nr 1 w Żarach zorganizowała dzień otwarty. Z tego co widać tutaj dookoła, dzieciom się bardzo podoba w szkole. Biegają teraz i korzystają tutaj z różnych atrakcji, sala zabaw zrobiona z sali gimnastycznej. No, przybyło bardzo dużo dzieci i rodziców. Mam nadzieję, że się podoba. Czym Żarska Jedynka wyróżnia się spośród innych szkół? Jest to naprawdę optymistyczna, przyjazna szkoła. Oprócz tego, że dzieci są tutaj bezpieczne, że chodzą uśmiechnięte, jedzą pyszne obiady, poznają przyjaciół, bawią się, to jeszcze zdobywają naprawdę solidne podwaliny do zdobywania, do uczenia się na kolejnych poziomach edukacji. Biorą udział w konkursach, wyjeżdżą na ciekawe wycieczki. W tych konkursach oczywiście bardzo często mamy laureatów. Dzieje się tutaj mnóstwo ciekawych rzeczy. Chodzimy do teatru, do kina, na basen. Cały czas coś się dzieje. Podczas dnia otwartego w szkole nie zabrakło zmagań sportowych, matematyki na wesoło i zabaw muzycznych. Nasza kamera dotarła również na warsztaty dziennikarskie. Zainteresowanie kółkiem było spore. Tworzymy na przykład takie wydarzenia, takie utworzyliśmy sobie. A chciałbyś być dziennikarzem w przyszłości? Tak. A dlaczego? Fajna prasa. Fajnie można trochę w telewizji być. Teraz masz okazję pozdrowić widzów telewizji regionalnej. Pozdrawiam widzów telewizji regionalnej i moją mamę. Regularnie chodzisz na warsztaty dziennikarskie? Tak. A dlaczego? Bo są fajne i piszemy różne ogłoszenia. Co najbardziej lubisz tutaj robić? Pisać. I chciałbyś być dziennikarzem w przyszłości? Tak. Chciałbyś pozdrowić kogoś? Tak. Moją mamę i telewidzów. Obecnym i przyszłym uczniom Jedynki życzymy samych sukcesów. Ocena aktualnych narzędzi i metod wsparcia reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych to temat debaty, która odbędzie się 28 marca w Starostwie Powiatowym w Żaganiu. Debata jest skierowana do użytkowników, przede wszystkim do użytkowników projektu. Użytkownikami projektu są pracownicy PCPR-u, OPS-u i Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu. Oni współpracują w ramach realizowanego przez nas projektu Powiatowa Ścieżka Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. I właśnie debata ma być poświęcona narzędziom, jakie stosują te osoby w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Ale również chcemy, żeby w debacie wzięli udział przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele działających organizacji zrzeszających pracodawców, aby mogli ocenić efektywność dotychczas stosowanych narzędzi w reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Również w trakcie debaty będą zaprezentowane dwa projekty podobne, innowacyjne, które również były skierowane do osób niepełnosprawnych. Organizatorem debaty jest Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach wraz z partnerami. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. To ja pływam pod banderą szczęścia, ja żegluję, ja opływam oceany twe. Co prawda w Żarach jezior nie ma, ale jachtów u nas nie brakuje. Jeden z nich stoi niemalże w centrum miasta i czeka na chrzest oraz wodowanie. Postoi do początku sezonu, gdzieś do maja, tu trzeba mu zrobić taki niewielki przegląd, trochę przemalować, trochę gdzieniegdzie poprawić i postawimy go w Sławie. W Sławie jest dość dobry, prężny klub. No to trzeba będzie tam się po prostu trochę podszkolić, poduczyć, zobaczymy co on umie, co my umiemy, co ja umiem, może jakieś dodatkowe uprawnienia. No i ten sezon na Sławie. A potem, no jeżeli pozwolą marzenia, jeżeli pozwoli finanse i możliwości, no to jest taki pomysł, żeby to zaciągnąć do Chorwacji, ale to jeszcze późniejsza sprawa. Jacht ma już nową nazwę. Czekają go jeszcze tylko kosmetyczne naprawy i już niedługo będzie pływał pod pełnymi żaglami.
Chciałbym, żeby ten jacht nosił nazwisko fundatorki, czyli mojej mamy, której już nie ma wśród nas, no ale ponieważ była Magdalena, no to jacht będzie nazywał się Magda. A wodowanie, no ja sądzę, że może z końcem maja, w czerwcu. Zobaczymy, jak tam w Sławie się te sprawy, jak się te sprawy ułożą. Także będzie budowane, będzie, uroczyste. Czego życzyć żeglarzowi? No, mówi się zawsze stopy wody pod kilem. Najbliższy weekend będzie stał pod znakiem piłki nożnej. Występujący w trzeciej lidze Żarski Promień wyjeżdża w sobotę do Rzepina, gdzie zmierzy się z przedostatnią w tabeli Ilanką. Przypomnijmy, że tydzień temu na inaugurację rundy wiosennej Promień zremisował z głównym kandydatem do awansu, Ślęzą Wrocław. Teraz czas na zwycięstwo. Na boiska po raz pierwszy w tym roku wybiegną piłkarze A-klasy. Na inaugurację rundy wiosennej lider rozgrywek Czarni Żagań zmierzy się w Trzebielu z Nysą. Wicelider Błękitni Olbrachtów na wyjeździe zagra z Relaksem Grabice. Czwarta w tabeli Unia Kunice jedzie do Gozdnicy, gdzie zmierzy się z Budowlanymi. W ten weekend rusza również Żarska B-klasa. A teraz zapraszam na specjalne wydanie prognozy pogody w wykonaniu uczniów pierwszej klasy Szkoły Katolickiej. Sobota. 18 stopni w Żarach i Gubinie. 19 stopni w Wyszprytawie. Pochmurnie. Przelotny deszcz. Niedziela. 11 stopni w Żarach. Dziesięć stopni Gubin i Szprotawa. Deszczowo, zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne 1010 hektopaskali. Wiatr 12 km na godzinę, południo-zachodnie. Zgnij, przepadnij zimą i nie wracaj do nas. Na przyjęcie wiosny otwórzmy ramiona. Pozdrawiam moją rodzinę i wszystkich, którzy kochają wiosnę. Pozdrawiam wszystkich, którzy kochają wiosnę. Pozdrawiam całą rodzinę. Pozdrawiam Nikolę Dzierybko i moją całą rodzinę. Pozdrawiam całą rodzinę. Pozdrawiam całą rodzinę i wszyscy, co kochają wiosnę. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zaraz po wiadomościach kolejna wróżba na wizji. A jak co piątek zapraszam też do obejrzenia kolejnego odcinka z wizytą u, w którym pani Danuta Dobrzyńska przygotowała zapiekaną niespodziankę. Polecam również program W dobrej formie. Dziś Artur Niezgoda przedstawi państwu podstawowe kroki tańca breakdance. Życzę pogodnego weekendu i do miłego zobaczenia w poniedziałek. Naszą prezenterkę ubiera sklep Styl, oferujący damską odzież, obuwie i galanterię. Zapraszamy, Żary, ulica Chrobrego 1.